Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Podaję kolejne ogłoszenie na piątą niedzielę Wielkanocy, 10 maja. Ksiądz arcybiskup wydał nowe zarządzenie, wyszło ono w poniedziałek. To zarządzenie podtrzymuje dotychczasową dyspensę od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej. Podtrzymane są także zasady bezpieczeństwa dotyczące dystansu osób, zasłaniania ust, nosa, dezynfekcji i wietrzenia kościoła. Prosimy, aby w kościele zajmować te miejsca, które są oznaczone białą kartką. Aktualna jest prośba, żeby przyjmować komunię świętą na rękę. Zawieszona jest podsługa nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, a odwiedziny chorych odbywają się tylko na wyraźne zaproszenie osoby chorej lub rodziny. Odwołane są wszystkie parafialne wyjazdy, pielgrzymki, rekolekcje organizowane i przez parafię czy przez diecezję. Nie będzie więc w naszej parafii wakacji z owieczką Zosią, pielgrzymki pieszej do Częstochowy, ani parafialnego rejsu ojcowie i dzieci. Nadal stosujemy nadzwyczajną formę spowiedzi dla tych, którzy osobiście o to poproszą. Przypominamy jednocześnie, że zawsze, ilekroć istnieje poważna racja, powody, żeby się wyspowiadać, po prostu należy zadzwonić czy zaczepić księdza i poprosić o spowiedź, a jak już jest to niemożliwe, to należy wzbudzić akt żalu doskonały, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się w najbliższej możliwej porze, chwili. Będą miały miejsce pierwsze komunie święte, ale prowadzone w charakterze indywidualnym, gdy rodzice o to poproszą i takie pierwsze zgłoszenia już mamy. Tegoroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do piekar będzie w innej formie, będzie transmitowana z naszej bazyliki, jeszcze będą podane informacje. W homilię wygłosi ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś. Jest zawieszone udzielanie sakramentu bierzmowania. Teraz takie konkrety z naszej parafii. W tą niedzielę będzie można od 9 do 13, tym razem w domu parafialnym, oddać krew. Co piątek w kościele na ołtarzu jest Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie od godziny 15. Zapraszamy na adorację. Postanowiłem wznowić katechezę parafialną dorosłych, ale w formie online. Na fanpage'u naszej parafii jest szczegółowa informacja, formularz, żeby się zgłosić, zapisać. W najbliższą sobotę, za tydzień niemal, nasz diakon Paweł Wojtała przyjmie święcenia prosbiteratu o 10:00, to będzie w katedrze. Zachęcamy do uczestnictwa w tej transmisji online modlitwy za trzech diakonów, którzy przyjmą te święcenia. Za tydzień o godzinie 11:00 na tej mszy świętej będzie wczesna komunia święta dwojga dzieci. Prosimy, aby tą mszę świętą pozostawić dla dzieci oraz ich rodziców. Codziennie modlimy się w kościele o 20:30 różaniec. Zapraszamy do wspólnej modlitwy z nami. Dziękujemy tym, którzy to dotychczas z nami wspólnie robią. Kancelaria jest czynna w sensie, że można przyjść do niej od godziny 9:00 do 10:00 w poniedziałek i w piątek od 18:30 do 20:00. W inne godziny jest czynna telefonicznie, prosimy też pisać maile. Jakieś opłaty, ofiary można uiszczać na konto parafii. Bardzo dziękujemy paniom, które troszczą się o Kościół przez codzienną dezynfekcję miejsc, klamek i tak dalej. I panom, którzy też sprzątają Kościół w sobotę. I życzę wszystkim parafianom Bożego błogosławieństwa i dobrego miesiąca maja z Maryją na nabożeństwach majowych. Szczęść Boże!